Wedek, dzień dobedek. Witajcie w ten czwartkowy odcinek. Przepraszam, że wczoraj nie było, ale no tak wyszło. Teraz jest rano. Teraz tylko tak na szybko dla was coś nagram. Bo dzisiaj tłusty czwartek. To i odcinek musi być. Patrzcie, niektóre kurki wyszły. Niektóre też w kurniku są. Bo słońce świeci. Także pogoda, można powiedzieć, że mnie zachęciła. Dobrze, tak na szybko wam pokazałam z rana kurki, a my widzimy się po szkole. Dzień dobedek, ale tym razem już po szkole. Ja mam tu przekąskę dla kurek. Mam tu dla kurek kilka przekąsek. I tak powoli im rzucam trochę, czasami pojedynczo, czasami tak. No wiecie? Takie szczęśliwe. Jeszcze pójdę trochę na tamten drugi wybieg. Duzi też trochę dałam, ale no niestety z Duzią nie jest okej. Okay. Może wam ją pokażę na koniec tego odcinka. Ale bym wolała wam nie pokazywać tak bardzo chorej kurki. Już w zasadzie to są jej ostatnie chwile. Niestety. Ona ma 5 lat. Przeżyła z nami 2 lata. Bo jak ją kupiliśmy, miała 3 lata. Może to ją rzucę. Więcej kurek przybiegnie. Na razie tylko Silka zauważyła. Po odcinku dam im to jeszcze tak. O, może któraś się skusi. Zobaczcie w ogóle, jak ta duża kurzyka jest duża w porównaniu do takiej malutkiej kochinki. Otrzepię skrzydłami. Coraz więcej kur tu idzie. Jak te nowe kochiny fajnie sobie biegają. Dam im trochę jeszcze paszy. No pokażę wam tak trochę duzie, ale nie za bardzo. Tutaj sobie w mieście jest. No, już też taka. A ty dziubas. Na dwór idź, bo masz więcej tam. No nie ma co mówić. Nic. Wyjdź. Dubas. No, tam masz więcej przecież. Eduda, ty też. Ważne, że reszta stada jest zdrowa. Dobrze, że nie więcej kurek. Ale Duzi też bardzo szkoda, bo jest ona bardzo ładnej barwy. Ale stado się wkrótce powiększy. Bo jeszcze 3 araukany, jeśli dobrze mówię, będę miała w marcu. Jeszcze na urodziny może jakieś kury smikowe, jak się uda. Bo koguta to bym nie chciała, ale bym nie sprzedała, gdyby był. O ty kudo jedna, cwaniaczko. Trochę jeszcze, jest. Kropka. Tak, to ona tak się drze. Rano był bardzo duży mróz, ale w sumie słońce świeciło. Teraz trochę mniej, ale tutaj jest trochę śniegu jeszcze. Ale niezbyt dużo, co jest plusem. Jeszcze zobaczmy, jak tam kurki jedzą na tamtym wybiegu.
No w tłusty czwartek musi być odcineczek. Tak, dzisiaj jest 8 lutego, a godzina jest 14:40. Ten film nie wiem kiedy dodam, ale na pewno późno. O. One to moment i zjedzą. Zobaczcie tą małą, jaka ona jest fajna, śliczna. Nie odganiaj jej. Już tłumaczę, co się stało Duzi. Najprawdopodobniej... no... Na Duzie wskoczył fajans, a te kochinki, jak dobrze pewnie każdy mój widz, czy oglądający ten odcinek, wie, że kochinki mają krótkie łapki, co w sumie widać, bo taka Wyandotta, o, fajans przyszedł, to ona ma takie nogi jak, nie wiem, co najmniej miaska, tylko że trochę wyższe. Zobaczcie, teraz mamy porównanie do jej małej siostry. Tak, one chodziły na jednym wybiegu. Dużo kudek tu przyszło. O, tak, to ty, Darzynka. Darzynka, jaki ty masz dźwięk. No, malutka. Jak ja na nią wcześniej mówiłam? Zapomniałam w tym odcinku imiona, ale teraz mi się przypomniało. Tak, to jest Grażynka, to malutka. Chyba mówiłam na nią malutka, ale... Oho! Nic się nie stało? Teraz wiemy, dlaczego ty wracasz ciągle do kurnika. Biedna. Jedna Grażynka. O, słyszycie jak ona się wkurzyła? Może chodźmy na duży wybieg teraz, bo nie będę ciągle w jednym miejscu. Bo ile jest stopni? Nie wiem, ale tak... 5? Bo ciepło jest naprawdę. Słońce też trochę jeszcze świeci. A wiem, dlaczego jest tak ciepło. Nie ma wiatru, a w inne dni też jest tak ciepło, tylko że jest wiatr. No cześć! 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 Cześć, Dipka. Fajan biegnie. Ja im nic nie robię, a fajans uznaje to za nie wiadomo co. Malutka! Aha, zapomniałam, że to jego ulubienica. Żebyś ty mi się nie kwoczyła jeszcze, Diva. Ale na szczęście dawno się nie kwoczyłaś. To co, myślę, że już będę się powoli z wami żegnać w tym krótkim odcinku. Malutka sobie pije. Teraz odcinki będą częściej, dlatego że zrobiłam taką malutką sobie przerwę od odcinków, ale to ile? Tydzień, może nawet mniej, więc można to nazwać nawet nie przerwą, tylko... A ile to? 4 dni. To prawie nic. Ale teraz odcinki, bo staram się robić, myślę. No, w środę mam dodatkowo angielski, ale ferie, które zaczynają się już za 2 dni. Tak, zaczynają się ferie za 2 dni. No i odcinki będą najprawdopodobniej codziennie. A jeżeli nie odcinki, to szorycy. No.
Ona też jest dobra. Ale no co, kurki się z wami żegnają. A my co? A my widzimy się w kolejnym odcinku.